Witam Państwa bardzo serdecznie. Cieszymy się, że Państwo do nas tutaj dołączyli. Wiemy, że pogoda nam nie sprzyja, ale to jest zawsze... Początki często są trudne, a później będzie już nam szło z falą. Nie bez przyczyny spotykamy się w tym miejscu, bo z tyłu jest piękna, wspaniała hala MOS, która była remontowana od 2018 roku. Wiemy, że poszło na remont około 2 miliony złotych, nawet chyba z kawałeczkiem. Od miesiąca hala stoi pusta. Zamknięta, bo znowu wróciły remonty. Miały trwać 3 dni, jak pan Czyczer mówił, przytaczam tylko jego słowa, około miesiąc hala, no to już nie powiedziawszy, miesiąc czasu hala jest zamknięta. Chciałam też, korzystając z okazji, podziękować jeszcze raz wszystkim mieszkańcom za wsparcie, za podpisy, które złożyli na naszych listach poparcia akcji referendalnej. Była to akcja może niełatwa, ponieważ był okres świąteczny, sylwestrowy, ale jednak Państwo podpisywali nam się, spotkaliśmy się z dużą życzliwością. Nawet jeśli byli jacyś oponenci, też im bardzo dziękujemy. Po raz kolejny mogliśmy się przekonać, że mieszkańcy miasta Ostróda są wspaniałymi ludźmi. Naprawdę wspaniałymi ludźmi i musimy w to wierzyć i sami w siebie musimy wierzyć. Ja wierzę, moi koledzy mam nadzieję też, panowie wierzymy? Wierzymy. I trzeba po prostu tak tchnąć trochę optymizmu. Myślę, że nam to się uda. Tak jak wcześniej wspominaliśmy, będziemy starali się ten marzec poświęcić, jeśli mogę to nazwać tak, na kampanię referendalną. Postaramy się wyjść do mieszkańców, będziemy z nimi w kontakcie. To tylko taki zaczątek. Mam nadzieję, że jeszcze Państwo o nas usłyszą. Dziękujemy bardzo. Podwójnie, potrójnie za to, że w taką pogodę tu Państwo do nas przybyliście. Dziękuję. Zaczynamy taką akcję formalną kampanię gdzieś w przestrzeni publicznej, w mediach. To, że do tej pory była, powiedzmy mówiąc tak kolokwialnie, że niczego nie robiliśmy, przygotowania trwały. Na pewno teraz będą Państwo nas i częściej słyszeć, i nas częściej widzieć. Mamy nadzieję, że Pan Burmistrz skorzysta z zaproszenia, bo chcielibyśmy też jakąś taką debatę przed końcem tej kampanii przeprowadzić. Nie wiem, czy to się uda, ale na pewno wystosujemy zaproszenie do pana burmistrza. Ja bym chciała jeszcze powiedzieć coś od siebie, bo tak mnie naszło w tej chwili, że fajnie by było, gdybyśmy zaczęli ze sobą wszyscy tak na poziomie rozmawiać, bez obrzucania się błotem, bo w tej chwili to, co tam w przestrzeni takiej medialnej, czy internetowej, facebookowej dzieje się, to jest takie wręcz niesmaczne. Co rzuca się bardzo w oczy, to też zwróciłam uwagę na to, że nam poniekąd nie jest prawo, nie mamy prawa nic powiedzieć, bo zaraz jest nagonka, że my jesteśmy, siejemy nienawiść, obrzucamy kogoś błotem, to jest nieprawda. Wiecie Państwo, ja zawsze tak uważam, że trzeba schylić czoło i dać szacunek drugiej osobie i życzę tego panu burmistrzowi, całemu środowisku pana burmistrza, żeby w ten sposób też tak podchodzili, bo wtedy będzie fajniejsza dyskusja i współpraca na każdym poziomie. Będzie naprawdę dużo lepiej się układała i w kontaktach międzyludzkich chciałabym, żeby naprawdę w końcu zagościła taka przyjazna atmosfera, bo w tej chwili tylko idzie coraz gorzej, ku gorszemu po prostu. I to jest takie naprawdę niesmaczne. A tak, jeszcze kolega mi podpowiada, więc od razu powiem, 29 marca, szanowni Państwo, prosimy i zapraszamy Was, idźcie na to referendum, to jest demokracja, każdy może z tego skorzystać, nie ma co się przerażać, bać, czy dawać, nie wiem, nie chcę używać słów, bo nie chcę trafić do Elbląga, więc powiem, nie bójcie się, siła jest w nas i wszyscy damy radę razem, jak staniemy razem, to jesteśmy naprawdę bardzo mocni. Jeszcze raz dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich serdecznie i wszystkich mieszkańców. Chciałbym się dowiedzieć, jakie są powody tego referendum. Dlaczego Państwo je zorganizowali, dlaczego chcą je przeprowadzić? No wystarczy spojrzeć nawet na tą halę za nami, tak? To jest obraz nieudolności burmistrza. Mówiąc kolokwialnie, no, czego się nie dotknie, to obraca to w pył. Jak na razie próbuję dokończyć inwestycje zaczęte przez poprzednika. O jego dokonaniach nie można powiedzieć praktycznie nic, bo ich nie ma, mimo że minął już grubo ponad rok od rozpoczęcia urzędowania pana Michalaka. Ja nie boję się powiedzieć, że wbrew temu, co zapowiadał w czasie kampanii, że nie będzie stanowisk dla swoich, mówiąc kolokwialnie,
to mimo wszystko chyba wszyscy wiedzą, że osoby związane z panem burmistrzem, z jego komitetem znajdują zatrudnienia zarówno w Urzędzie Miasta, w spółkach zależnych od gminy miejskiej Ostróda. Także prywata, kolesiostwo i brak wizji prowadzenia samorządu. Mógłbym prosić o sprecyzowanie tej prywaty, bo to jest taki ogólny slogan, a co za tym się kryje? Daleko nie trzeba szukać, tak? Wystarczy powiedzieć o pieniądzach kierowanych do szkoły mistrzostwa sportowego, którą wcześniej prowadził pan burmistrz. My to żeśmy już na początku też mówili. Obecnie prowadzą to członkowie jego, prowadzą tą szkołę członkowie jego najbliższej rodziny. Pieniądze zarówno z budżetu miasta, jak i ze spółek miejskich, jest to powszechnie znane. Naszym zdaniem jest to naganne działanie, wykorzystywanie stanowiska, mimo że to wszystko chyba się oczywiście w świetle zgodnie z prawem, są na to umowy, faktury, ale naszym zdaniem takich działań ze strony burmistrza nie powinno być. Chciałbym się jeszcze zapytać o sprawy sądowe, które państwo składali w trybie wyborczym. Jaki jest ich finał i ile ich było? Ja powiem tak, bierzemy to wszystko na klatę. Były dwie sprawy w trybie wyborczym. Za to, że środowisko pana burmistrza udostępniało na stronach, na swoich profilach internetowych, oskarżając tutaj referendystów, w cudzysłowie pani burmistrz powiedziała, to nie jest nic obraźliwego, zgadzamy się, że my stworzyliśmy jakąś fikcyjną stronę, która namawiała, fałszywie zachęcała, że to jest strona, tak jakbyśmy się podszywali za pana burmistrza, zachęcali do pójścia. To znaczy my, jak zareagowaliśmy, ta strona szybko zniknęła. My się nie zgadzamy z tym. To było po prostu kłamstwo. Mam nadzieję, że prokuratura dojdzie. Kto założył tę stronę? My się od tego odcinamy. Natomiast też język taki, brzydko mówiąc, ale ja użyję tego słowa, to jest język rynsztokowy. Jeśli ktoś, kto zasiadał, czy należał do Rady Kobiet, używa języka, że my jesteśmy zidiociali, buraki, cymbały. Osądzano nas, nawet były jakieś pomówienia, że próbowaliśmy wyłudzać pieniądze tylko dlatego, że zgodnie z tym prawem, które nam przysługuje, to, bo to jest tak samo jak każde inne wybory, tak? Wstawiliśmy prośbę o wsparcie na nasze inicjatywy, więc jedna z pań użyła takiego sformułowania, że matko państwo, to jest, proszę państwa, to jest próba wyłudzenia pieniędzy. Złożyliśmy wniosek do sądu w trybie wyborczym. Nieprawdą jest, że przegraliśmy, ponieważ ta sprawa po prostu została odrzucona. Były błędy formalne, więc nie możemy mówić o przegranej, tak? Jakie jeszcze działania do końca okresu do samego referendum, tak? Czyli do momentu, kiedy zostanie ogłoszona cisza wyborcza, jakie działania zamierzają państwo jeszcze podjąć? To znaczy na pewno będziemy wychodzić do mieszkańców, będziemy starali się, jeśli mam nadzieję pogoda nam pozwoli, będziemy próbowali z nimi rozmawiać, spotykać się, będziemy, na pewno pojawią się banery na mieście, pojawią się ulotki, pojawią się gazetki, pojawią się plakaty, mam nadzieję, przede wszystkim to chyba najlepszy jest kontakt z mieszkańcami i rozmowy i mam nadzieję, że postaramy się dotrzeć do każdego. Niestety nie udało nam się dotrzeć do wielu mieszkańców w kwestii zbierania podpisów, bo my zabraliśmy tylko z około 1/3 po prostu Ostródy tutaj, tak, od mieszkańców 1/3, więc duża ilość osób, no my u nich nie byliśmy, ja wiem, że oni czekali, było wiele ulic, które po prostu czekały, czy my przyjdziemy, my się tam nie pojawiliśmy i nam jest przykro z tego powodu, ale postaramy się teraz to wszystko nadrobić i do nich wszystkich dotrzeć. Także dziękujemy jeszcze raz, cieszymy się, że tutaj z nami jesteście pomimo tej pogody i mam nadzieję, że jeszcze będziemy się widzieć. Ukłony wielkie w kierunku państwa. Thank you.